Dzień dobry. Jak wiecie z poprzedniego filmu, arbitraż jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów, nazywanym inaczej również sądownictwem polubownym. Dziś opowiem Wam o najważniejszych zagadnieniach związanych z arbitrami. Przypomnijmy, arbitraż polega na tym, że strony pozostające w sporze zgodnie wskazują osobę trzecią, która ma wydać wyrok rozstrzygający ich spór. Tą osobą jest właśnie arbiter. Inaczej mówiąc, arbiter jest sędzią sądu polubownego. Spór może być rozstrzygany przez pojedynczego arbitra lub przez zespół arbitrów, zwany również zespołem orzekającym, składającym się najczęściej z trzech osób. Liczba arbitrów uzależniona jest od uzgodnień stron, uzgodnionego przez strony regulaminu arbitrażowego lub stopnia skomplikowania rozpoznawanej sprawy. Arbitrem może zostać prawie każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Arbitrem nie może jednak zostać aktywny zawodowo sędzia sądu powszechnego. Nie wymaga się szczególnych kwalifikacji zawodowych od arbitrów. Strony mogą zatem wedle swojego uznania powołać na arbitra osobę najlepiej do tego przygotowaną, posiadającą najbardziej przydatną wiedzę fachową z zakresu branży, której dotyczy spór, przykładowo branży budowlanej lub finansowej. Arbiter nie musi mieć wykształcenia prawniczego, choć w praktyce rzadko się to zdarza. Strony mogą określić szczególne wymagania co do cech arbitra. Mogą przykładowo dotyczyć ilości lat doświadczenia, ilości rozwiązanych sporów, czy też znajomości przez arbitra wybranych języków. Niezależnie od wszystkiego, cechami arbitra powinny być bezstronność oraz niezależność. Arbitrzy mogą zostać wybrani przez strony na etapie zawierania umowy arbitrażowej, nazywanej również zapisem na sąd polubowny. Mogą również zostać wybrani już po sporządzeniu takiej umowy, już po powstaniu sporu. W zapisie na sąd polubowny strony mogą określić arbitrów z imienia i nazwiska. Mogą również określić sposób powołania tych arbitrów. Jeśli jednak tego strony nie uczynią, wówczas znajdą zastosowanie reguły powoływania arbitrów przewidziane w regulaminie arbitrażowym lub w kodeksie postępowania cywilnego. Innymi słowy, w powołaniu arbitra uczestniczą przede wszystkim strony, ale w zależności od okoliczności uczestniczyć może również organ nominacyjny stałego sądu polubownego oraz sąd państwowy. W każdym z tych przypadków pomocne przy wyborze arbitra okazać się mogą listy arbitrów rekomendowanych prowadzone przez stałe sądy polubowne. Arbiter może przestać pełnić swoją funkcję w wyniku jego odwołania lub inaczej wyłączenia. Przyczyną takiego wyłączenia mogą być uzasadnione wątpliwości co do bezstronności lub niezależności arbitra albo brak spełniania przez niego wymogów co do kwalifikacji określonych przez stronę w zapisie na sąd polubowny. Na dziś o arbitrach to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Gorąco zachęcam również do dyskusji oraz pozostawiania komentarzy pod tym filmem. Zachęcam również do subskrypcji kanału Studio Gesell, abyście mogli być na bieżąco z naszymi materiałami.